Z racji zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 stycznia bieżącego roku Suwalska Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wysokości bonifikat udzielanych dotychczasowym użytkownikom wieczystym nieruchomości. Obejmowała ona jednak tylko nieruchomości mieszkaniowe. Dzień później Sejm znowelizował dwie ustawy regulujące sprawę przekształcenia i rozszerzył katalog nieruchomości objętych bonifikatami. Nowe przepisy weszły już w życie. W efekcie za przekształcenie prawa użytkowania garażu i miejsc postojowych w prawo własności zapłacimy mniej. I tak, za miejsce postojowe lub garaż zapłacimy jak za mieszkanie stawkę objętą 60% bonifikatą, jeśli koszt przekształcenia poniesiemy w pierwszym roku po dostarczeniu nam zaświadczenia o przekształceniu. Bonifikata sukcesywnie spada z biegiem czasu i wynosi 50% za opłatę w drugim roku, 40% w trzecim, 30% w czwartym i 20%, gdy wniesiemy ją w piątym roku od przekształcenia. Rok później otrzymamy już tylko 10% ulgę. Jeśli nie zdecydujemy się na wniesienie opłaty przekształceniowej w ciągu 6 lat objętych bonifikatą, to spłacać będziemy tę należność przez okres 20-letni, odprowadzając do kasy miejskiej corocznie kwotę równą ostatniej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego. Jak nas poinformował ratusz, nie ma powodu dokonywania zmian w styczniowej uchwale, ponieważ garaże i miejsca postojowe, tak jak nieruchomości mieszkaniowe, stały się własnością użytkowników z mocy ustawy. I z mocy ustawy dotyczą tych nieruchomości takie same bonifikaty.